Hej, witamy Was w przewodniku POMAT GeoAng. Jest to profil o rozszerzonej matematyce, geografii i języku angielskim. W tym filmiku postaram Wam się przybliżyć, jak wygląda ten profil i co dokładnie można po nim robić. Geografia jest to przedmiot, w którym jest poruszane wiele zagadnień i tak naprawdę każdy może coś dla siebie znaleźć. Dwa kierunki, które od razu nasuwają nam się na myśl po napisanej maturze z geografii, jest to ekonomia i geografia właśnie. Ten drugi kierunek jest bardzo specjalny, ponieważ mówiąc geografia, mamy na myśli wiele kierunków. Może być to geologia, oceanografia czy nawet turystyka. Są to bardzo dobre kierunki, ale należy pamiętać, że nie są jedyne. Coraz większą popularnością cieszą się kierunki inżynieryjne czy logistyka. Branża logistyczna w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięta, więc to może ten kierunek wybierzesz? Ale zanim pójdziemy na studia, jak wygląda nauka w liceum? Lekcje skupiają się na nauce pod maturę, ale to tylko brzmi strasznie. W rzeczywistości robimy wiele przydatnych rzeczy. Uzupełnianie maturalnych kart pracy jest świetnym sposobem na powtarzanie wiadomości, a praca z atlasem czy mapą jest bardzo ważna w nauce geografii. Na języku angielskim, który również mamy w zakresie rozszerzonym, oprócz standardowego przerabiania podręcznika, często oglądamy filmy, na temat których później rozmawiamy, czy piszemy eseje. Na matematyce również nie próżnujemy. Przerabiamy wiele zadań, nie tylko tych z podręcznika, ale też tych ze zbiorów zadań. Nauczyciele robią wszystko, byśmy zrozumieli materiał, czy to na lekcjach, czy to na konsultacjach, nawet podczas nauczania zdalnego. Prawdopodobnie jesteście ciekawi, jak to wygląda podczas pandemii. Moim zdaniem nasza szkoła bardzo dobrze poradziła sobie z tym wyzwaniem. Nauczyciele wiedzą, że dużo czasu spędzamy przed komputerem, dlatego niektóre lekcje, na przykład te, które odbywają się wcześniej rano lub są z przedmiotów, których nie rozszerzamy, odbywają się zdalnie. Nauczyciele wysyłają nam materiały, które mamy przerobić samodzielnie w swoim czasie. Jak widzicie, licealne życie nie jest takie trudne. Jeśli spodobało Wam się MatGeo, to zapraszam do naszej szkoły i życzę Wam powodzenia w egzaminach. Każda osoba rekrutująca się do naszej szkoły musi wybrać jeden język dodatkowy. Do wyboru macie język francuski, język włoski, a także język niemiecki. Każdy nauczyciel z danego języka